pokaz. Piotr Bielak, artysta, akrobata. Piotrze, wiem, że robisz fantastyczne rzeczy, bo pokazywałeś na pikniku naszej grupy Polsatu i Plusa akrobację na tym właśnie urządzeniu. Czy możesz nam coś zaprezentować na koniec naszego poranka dzisiaj z Blatą? To jest moja praca, od tego jestem, więc z przyjemnością wsiądę na mój rower i pokażę. I też to możemy sami się nauczyć nawet na zwykłych rowerach, bo są takie sztuki, tak? Prosimy bardzo. Zaczniemy od najprostszej sprawy, jaka może nas tylko spotkać, czyli od utrzymywania równowagi w miejscu. Aha. Jest to niezbędne, żeby rozpocząć swoją przygodę. To na każdym rowerze mogę zrobić? Jak najbardziej. Czy na górskim, czy na BMX-ie, czy na Zenicie i Ukrainie, na każdym rowerze możemy zatrzymać się w miejscu i balansować. Tak, żeby się. Zawsze mi imponują tacy na światłach czerwonych, co tak stoją, a są tacy. Nie wiem, ich jest. Dokładnie. W Warszawie. Jest to fajna sprawa, ale kiedy tego się nauczymy, możemy się nauczyć jeździć na przykład do tyłu. A to musi być ostre koło, czy nie? Nie. Jest to zwykły rower z wolnobiegiem. Aha, i to, że kręcę do tyłu, nie sprawia, że jadę do tyłu. Jak już to opanujemy. Dokładnie. Możemy rozpocząć takie proste przestawianie kół. Kolejnym elementem, tak jak widzisz, jazda na tym kole. Skakanie, jeżdżenie na jednym kole. Specjalnie już takie miększe opony? Wbrew pozorom te opony nie są miękkie. Aha, ciśnienia jest całkiem, no, rzeczywiście, całkiem sporo. Uważa jednak 80 kg, więc jak nacisnę, to muszą się uginać. Co jeszcze nam pokażesz tutaj? Coś fajnego. Poproszę cię, żebyś położył się na ziemi. Ja bym się położył, tak. Okay. Śmiało. Dobrze, tu tak, w tą stronę. Tu mam mikrofony z tyłu, trochę mi jeden wyciek, ale leży dobra. Poradzimy sobie. Ręce za głowę w ten sposób. Nogi blisko, ręce blisko. Jest okej? Tak. Ale wiesz, to nie czuję się zbyt komfortowo, powiem ci szczerze. Co prawda już kończę dyżur, więc jakby co, to nie ma problemu. Dlatego dopiero zaprosiłeś... mam za tydzień. Dlatego zaprosiłeś mnie na koniec, tak? Tak. Dopiero mam za tydzień, więc chciałbym jeszcze wydobrzeć. Nata, to widzisz? Zamierzasz jakoś ratować? Nie. No nie jest dobrze. Widzę, że pierwszy chcesz się ze mną ostrzec, chcesz się zamienić ze mną? Też nie. A poproszę cię, żebyś rozłożył ręce i nogi. W ten sposób? No, też, tak? W ten sposób. Dobra. Zrobimy taki numer. Finał. A, zatrzymaj kciuki. Mówiłaś, że zawsze lubisz ze mną dyżury. Lubię. Otrzymujesz to? Tak, ale widzę, że Piotr jest profesjonalistą. Cały jesteś? Tak. A, dziękuję bardzo. Dzięki za pomoc. Kaspata? Nie kaspata. Super. Piotrze, jak długo się już zajmujesz tą akrobacją rowerową? Trenuję od 15 lat, czyli pół życia spędziłem na rowerze, który nie ma siedzenia. Od 10 lat występuję w ten sposób, bo podróżuję po kraju z takim właśnie widowiskiem, gdzie skaczę na rowerze, żongluję na rowerze i zabawiam w ten sposób publiczność. Jeżeli ktoś chce zobaczyć więcej, czym się zajmuję, zapraszam na stronę piotrbielak.pl. Tam można znaleźć... Największy pokaz miałeś dla jakiej liczby ludzi? 14 tysięcy osób. 14 tysięcy, tak? Dokładnie. Taki pokaz już w życiu pokazałeś. 276 na dzień dzisiejszy. Zobacz, jaka precyzja. Ja bym chciała zapytać o kondycję, bo coś dyszysz mocno. Chyba bardziej zestresował się, że przyjeździł prowadzącego, który jeszcze cały czas kontynuuje program. Jestem w stanie przez 30 minut skakać i tak nie zipię jak... Widzimy, to jest Wrocław, co tej... Jesteśmy na rynku we Wrześni. Aha. W Wielkopolsce, gdzie nagrywaliśmy właśnie taki materiał filmowy, który też można u mnie na stronie piotrbielak.pl zobaczyć, jak to mniej wygląda. Na takie akrobacje rowerowe, no myślę, że naprawdę po polowaniu kilku stóp można zrobić wrażenie. No ja osobiście nie. Ale dlaczego to siodełko by nam tak bardzo przeszkadzało tutaj? Potrafię na tym rowerze wskoczyć na przykład na przeszkodę, która ma 1,20 m. Gdyby miałbym siedzenie, to siedzenie bardzo ograniczałoby mi ruchy. Czyli nie mógłbym zrobić przysiadu tak mocnego i zarazem, kiedy bym skakiwał siedzenie... Czy na przednim kole też można? Można. Czy to jest trudniej zrobić, prawda? Można, myślę, że dlatego, że tam się delikatnie trzęsę, to jestem w stanie spróbować.
A jak to prawo toczyły na naszym pikniku właśnie, wiesz, grupy Polsat i zaprosiły im specjalnie do naszego wydania, żeby pokazać swoje umiejętności niezwykłe. Gdyby nasz prezes wiedział, że Piotr chciał się przejechać po naszym cudownym stole, nie wiem, co by było, ale stwierdzili, że ten stół, który jest za naszymi plecami, idealnie się nadaje do takich akrobacji. Do akrobacji rowerowej, tak? A gdzie najbardziej lubisz uprawiać te akrobacje, bo to chyba nie jeździć? W zasadzie wszystkie możliwe miejsca, od kamieni, potoków, przez przeszkody naturalne, samochody, jakieś szpule drewniane po kablach. Wszystko to jest fantastycznym miejscem na to, żeby uprawiać ten sport. Więc nie ma miejsca, w którym się to jeszcze mamy 40 sekund, jakbyś coś nam mógł pokazać, a my w tym czasie pozostaniemy widzów. Ja złapię sobie trzy piłeczki. A dobrze, trzy piłeczki, przed wami Piotr Bielak, akrobata rowerowa. Pokażę państwu numer, który robi jako jedyny człowiek w Polsce i na świecie. Nie ma drugiej takiej osoby, która zrobi to, co za moment zobaczycie. Numer polega na tym, żeby usiąść na kierownicy, utrzymywać równowagę za pomocą przedniego koła. My nie oddychamy nawet. A do tego wszystkiego żonglować trzeba piłkami. Brawo, Piotrze. Brawo, Piotrze. Nie przeszkadza sobie. Możesz sobie tak, możesz absolutnie sobie ćwiczyć. A my żegnamy państwa. Dziękujemy za te 4 godziny spędzone z nami. Beata Cholewińska, Krzysztof Jebisz. Zapraszamy państwa dzisiaj na cały dzień do Polsat News, bo będziemy mówić o bezpiecznych wakacjach, co jest niezwykle ważne. Oczywiście od jutra znowu nowy dzień w Polsat News. Miłego dnia.